ulicami, arteriami nowych tras. Poznaliśmy tu bardzo sympatycznych ludzi, bo najpierw pierwsze lata byliśmy dość samotni, ale ostatnio mamy takie spotkania czwartkowe z jakąś tam częścią sympatycznych ludzi z Łomianek i są to dla nas takie bardzo, bardzo miłe spotkania, bo poznajemy ludzi, którzy tu mieszkają od zawsze, można powiedzieć. Dzień przepływa i porywa z sobą nas. Miasto żyje, serce bije, życie trwa. Tylko nocą nie wiem po co. Najbliższe kontakty utrzymywaliśmy zawsze z najbliższymi sąsiadami, Grześkiewiczami, Bieleckimi. Ja teraz nie mam z tymi swoimi przyjaciółmi, bo wszystko się stare dziadostwo sprawiło i tak się nie bardzo spotykamy, ale wiemy jeden o drugim. Z Dąbrową byłem związany jeszcze od czasu studiów. Dzięki powiązaniom rodzinnym zamieszkałem na początku u wujostwa Makulskich przy ulicy Majowej. Jakoś od razu zacząłem nawiązywać do rodzinnych powiązań z Dąbrową, konkretnie z ulicą Zachodnią. Rozpoczęliśmy właściwie od takich biwaków w okresie letnim, gdzie mimo dość prymitywnych warunków piekło się kiełbaski, ba nawet wieszaliśmy te kiełbasy na gałęziach drzew i każdy z uczestników mógł sobie kawałek odkroić. Śmieliśmy się, że u nas nawet kiełbasy na drzewach rosną. Przy którym pan pracował, który darzy pan szczególnym sentymentem, że tak, z jakiego powodu? No, było wiele projektów, które robiliśmy, a które niestety nie ujrzało światła dziennego na rynku w produkcji. Ale wiele zostało zrealizowanych. Projekty obrabiarek, logo Związku Kółek Rolniczych czy fabryki samochodów małolitrażowych to tylko niektóre z ogólnie znanych dokonań Bojara. Oto CPN, znak Centrali Produktów Naftowych. Metro, cała informacja wizualna także do przyszłej linii wschód-zachód. No i ciekawy kanisterek. To jeden z projektów, który dał autorowi niezależność finansową. Pozwoliło mu to rozpocząć budowę domu na Zachodniej. Sama inwestycja tej budowy była możliwa w ogóle dzięki tantiemom z jednego z moich projektów, który został wdrożony do masowej produkcji, co już samo w sobie było wówczas ewenementem. Właścicielem tego kiedyś był Makulski. No i Makulski jest troszkę denerwował, że jakoś się to przeciąga, że jak gdyby nie załatwiam tego. No i tutaj, no w końcu ja kupiłem to, ale kupił jeszcze tutaj obok mnie taki był pan Bielecki. No i w każdym razie od nas się zaczęło to, że tutaj się to zabudowało. Ostatni w tym szacownym szeregu artysta posiadał plac, ale nie mieszkał. To Włodzimierz Zakrzewski. Malował różne obrazy, ale sławę wieczną zyskał jako autor plakatów. Między innymi dzieła Olbrzym zapluty karzeł reakcji. Ten znienawidzony przez Polaków plakat na murach zburzonej Warszawy straszył bardziej niż ruiny miasta. Zapowiadał krwawą walkę stalinistów z Armią Krajową. Wróćmy do pioniera, inicjatora tej artystycznej kolonii przy ulicy Zachodniej. Cofnijmy się o kilka lat. Lech Grześkiewicz przypomina projekt pomnika, który wraz z synem wykonał na konkurs. Został ogłoszony nowy konkurs, gdzie w tym konkursie wyłoniła się praca, której myśmy
otrzymali nagrodę, znaczy zdecydowano, że ten projekt będzie do realizacji. No i Spychalski na to powiedział, że po co było robić to sito, kiedy w tym sicie, a konkurs był ogólnopolski, kiedy w tym sicie znaleźli się ci sami ludzie. No projekt ten, może ty opowiesz, jak on wyglądał, ten projekt. Zaprojektowaliśmy iglice wysokości 120 metrów, które były widoczne również w panoramie Warszawy. Były połączone parabolą, która miała symbolizować no, pokój i zwycięstwo. Projekt nasz, podobnie jak koncepcja profesora Marka Lejkama, również nie został zrealizowany. Ta iglica to jedynie mały fragment dokonań Grześkiewiczów. Ich prace zasługują na oddzielny film. A skoro jesteśmy w czasie cofniętym... 20 lat temu zamieniłem swoje hałaśliwe mieszkanie w centrum Warszawy na wspaniałe miejsce w Bumiankach. Dla mnie, jako dla malarza, jest to fantastyczna inspiracja, to wyjątkowo piękna. Z przeprowadzki na świeże powietrze skorzystali powołani przez mistrza do artystycznego żywota jego synowie Jakub i Tomasz. Oto ich prace. A tu Królikarnia, 80-lecie Tadeusza Dominika. Za domem mistrz ma pracownię. A w domu ma żonę z importu. Od 18 lat mieszka ze mną moja żona, amerykańska żona Cynthia, która powiedziała mi, że woli Łomianki od wszystkich wielkich miast amerykańskich, a szczególnie od Nowego Jorku. Jeździmy na wakacje do pięknych miejsc, ale z wielką przyjemnością zawsze wracamy, nawet z tych najpiękniejszych miejsc. I mówisz do domu. Mówię do domu, jak się kończą wakacje. Ja już bardzo mało pracuję, takich nie ma tego rozpędu, ale... Ale dziadek mi zawsze powtarzał, że jak jest pasja w pracy, to wtedy się pracuje na okrągło i po prostu się zupełnie tego nie czuje. Jak się pracuje w każdym razie z takim zapałem, to i czas leci. Naszą ulicę Zachodnią można by nazwać właściwie skarpą artystów, no bo sami plastycy tu mieszkali od Zakrzewskich, ojca i syna, aż do Popielarczyka, który tam zamieszkiwał za Wiślaną. Jednym z wesołych mieszkańców ulicy Zachodniej był Władek, mój tata. Początkowo miał zbudować pracownię przy ulicy Zachodniej, ale zakochał się w skarpie. Przyjeżdżał na tą działkę, kładł się na trawie, wsłuchiwał się w przyrodę, patrzył w niebo. Wydobywał również z siebie tą moc, którą zdobywał od tej natury. Wyjmował gitarę, zaczynał grać, śpiewać swoje ballady. Wtórowały mu oczywiście okoliczne psy, wyjąc, szczekając. Bo ci o dobrym słuchu omijali to miejsce. Zachwycał się nie tylko naturą i przyrodą, ale i kobietą. Idąc ulicą potrafił przyklęknąć i powiedzieć: jaka pani piękna! Muzyka.
genialną parę. Była jego muzą, ale i krytykiem. I to czasami bardzo surowym. Chciał zaskakiwać, peszyć, prowokować ludzi swoim strojem, zachowaniem, posturą. Golił głowę. Jeden z pierwszych nosił siatkę rybacką na gołych piersiach swoich. I dzwoneczki, 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 trąbeczki, bębenki, to wszystko miało zwracać na niego uwagę. Pewnego razu, po powrocie ze Stanów, był bardzo przygnębiony i ze smutkiem w głosie opowiada mi o pobycie w Stanach. On tam był przeciętnym, zwykłym człowiekiem. To było nie do zrozumienia, nie do pojęcia przez niego. Przecież tu w Polsce to każdy, na każdym kroku się za nim oglądał. To jak to tam? Był niewidoczny. Ponieważ na ulicy Zachodniej istniał już raj, to Władek swoje miejsce nazwał pokutą. No, ale to dawne czasy. A dawne czasy to najlepiej pamięta Lech. Kiedyś Łomianki, tutaj to był tylko kościół, tutaj w Łomiankach i posterunek policji, a i taki hodowca lisów. Reszta to była wszystko pustynia. Jak ja tutaj pierwszy raz zobaczyłem, jest daleka zresztą, bo wracałem z Nowego Dworu, to były tylko takie chaszczy i nigdy nie przypuszczałem, że tutaj kiedyś zamieszkam z tym. No a teraz tutaj miasto jest Warszawa, koło Łomianek. Miasto się zrobiło, no. Pozytywny lokalny patriotyzm. Lech jest tutaj od początku, ale ja też trochę pamiętam. To był koniec lat 60., początek 70. Wszystkie piękne weekendy, mama, tata, Ryszard, mój brat Tomasz i ja wyjeżdżaliśmy z Ronda Waszyngtona samochodem do Łomianek, do Dąbrowy, gdzie rodzice kupili właśnie kawał ziemi od Makulskich i tam chcieliśmy pobudować dom. Jak wyglądały te weekendy? Siekiera w rękę i karczujemy. W takich oto ciuchach przez cały dzień, od rana do wieczora pracowaliśmy karczując działkę. Sąsiedzi też budowali. Tadeusz Romanowski, z którym mój tata współpracował przez wiele lat, miał domek tuż za Grześkiewiczami. Też był w budowie. Ale wtedy wszystko było w budowie. W latach 70. nie można było dostać materiałów budowlanych. Był dobrobyt, ale nie można było niczego kupić. I te kolejki. Polacy sami budowali swoje domy. W okresie zrób to sam nastąpił czas pracy profesjonalnej, więc teraz się przebiorę i pokażę kilka obrazów taty. A oto obrazy innych malarzy z ulicy Zachodniej. Et pourtant, je sais que
Specjalności. Był nie tylko malarzem, ale również konserwatorem dzieł sztuki. W pewnym okresie życia okazało się potrzebne zakratowanie całego domu ze względu na ważność obiektów, które miał w konserwacji. Bywały dni, kiedy milicja czuwała pod naszym domem dzień i noc. Z tyłu budynku na drugim piętrze znajdują się olbrzymie okna rozsuwane. Można było zrobić otwarcie w ścianie prawie 5 metrów szerokości. Po co? Dlatego, że mój tata pracował nad olbrzymimi obrazami, które czasami przychodziły w blejtramach, nie było jak ich wnieść, więc musiały być wywindowane przez balustradę na drugie piętro i wnoszone do domu ręcznie za pomocą taśmociągów, lin, no i oczywiście ludzkich rąk. Państwo bieleccy, to para twórcza i pracowita. Pani Stefania zajmowała się historią sztuki. Pomagała mężowi w odpowiedzialnych pracach konserwatorskich. Jedną z takich prac, chronionych przez milicję, była odnowa skradzionego i zniszczonego XVI-wiecznego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Po konserwacji obraz został poświęcony przez Jana Pawła II w katedrze w Łomży. Prawdopodobnie nigdzie nie ma takiej enklawy, gdzie artyści mają swoje domy i pracownie w tak bliskim sąsiedztwie. Zresztą każdy dom na ulicy Zachodniej ma jakąś historię. Umiejscowienie naszego domu z pracownią łączy się z ciekawą historią. Tutaj podobno w czasie działań wojennych był wykop na działo przeciwpancerne dalekiego zasięgu. Samo to narzucało ukierunkowanie wykopu pod fundamenty naszego domu. No od tego czasu to w ogóle tu z Łomianek zrobiło się miasto, prawda, raptem. To niewiele się pamięta, ale... Niewiele się pamięta, ale pamiętajmy, że artyści w Łomiankach mieszkają i tworzą nie tylko przy ulicy Zachodniej, a jest ich siła. Sięgnę po ściągawkę. Zanim nasza piękna lektorka sięgnie po ściągawkę, zobaczmy jej pracę. To obrazy ceramiczne, efektowne i trudne do wykonania. Tak Dorota Grześkiewicz kontynuuje tradycję swojego ojca i dziada. Można czytać dalej. Hoffman, Kulik, Kwiek, Kulon, Warowny, Lipska, Dzwoniarscy, Szczypka, Czałderna, Słotwińska, Antoniukowie czy przedwojenny Wilkanowicz. Wszyscy oni, zadowoleni, są lub byli związani z Łomiankami. Podobnie jak artyści wielozawodowi. Malina Kokoszczyńska, przedsiębiorczyni, czy Jan Herburt Hejbowicz, kardiochirurg. Również Jan Cybis pomieszkiwał w domku swojego syna, usytuowanego obok posesji Dominika. Przyjeżdżał do syna, ale w zasadzie przyjeżdżał, żeby się ze mną trochę napić, bo to jest Wakrowski. Także no, to były takie bardzo miłe wizyty. Bo no już, ja już sam też byłem profesorem, on już był na emeryturze, więc to, no, bardzo, bardzo sympatyczne rozmowy. Kawa, kieliszek czegoś,
i pełna, luźna, swobodna rozmowa. Więc dużo opowiadał mi o Paryżu. No to był człowiek o ogromnej erudycji, więc warto było go mieć jako gościa i słuchać, co mówi. To takie te wspomnienia teraz, jak jedno dziadisko najstarsze zostało. Pierwszy, jako się rzekło, był mistrz Lech, najstarszy. Ale nawet on nie pamięta, jak tu było dawniej. Ale my wiemy. Jest druga połowa XIX wieku. Pod nami tereny, na których z czasem pojawiła się droga biegnąca na zachód. To dzisiejsza ulica Zachodnia. Otaczały ją na zmianę podmokłe nieużytki lub piaszczyste wydmy. Przy dzisiejszej ulicy Długiej i Partyzantów pojawił się nieznany nam folwark, potem drugi na skarpie ulicy Wiślanej. Ten założyła Emilia z Podsów-Targowska. Dama ta była bogatą dziedziczką Łomianek, a folwark nazywał się Raj. Jego pozostałości możemy podziwiać na tyłach pracowni bieleckich. Początek został zrobiony i na skarpie zaczęli osiedlać się nowi gospodarze. Po latach splantowano piaszczyste wydmy. Śladem po nich są szerokie trawniki przed posesjami naszych zamieszkałych tu artystów. Folwark Raj przeszedł w ręce rodziny Gasparskich, a ostatecznie do familii młodego adwokata Teofila Makulskiego. Ulica Zachodnia, Zachodnia ulica, zagłębie talentów artystów dzielnica, jedyna na świecie Zachodnia ulica. Tak już zostało. Ulica Zachodnia rosła, a teraz... Nasza pracownia zamknięta, ale inne działają. Na przykład pracownia Tadeusza Dominika. Artysta otoczony kłębem wonnego dymu z hawańskiego cygara, też z importu, odpoczywa po pracy. Tak, po pracy, bo ciągle maluje. Jest najstarszym czynnym malarzem w Polsce, a może i w Europie. A o innych pracowniach na Zachodniej przedstawiamy wierszyk. Narożna pracownia, za płotem pies warczy. Pamiętaj, że tworzył tu pan Popielarczyk. Wnet chatka Cybisa, Dominik po prawej, panowie siadali w Brystolu przy kawie. Tych sławnych artystów już mamy za sobą. Po drodze zajmijmy się ważną osobą. To znany Makulski, pan z Raju, bogaty. Swe grunty artystom sprzedawał na raty. Trzy fajne dziewuchy fruwają im kiecki. Ten sen często miewa architekt bielecki. Posiada dwa place, a jeden wciąż pusty. Być może zasadzi tam pole kapusty. A czyjże ten obiekt wysoki hendogi, w nim okna ogromne, daleko od drogi, gospodarz łagodny, gotowy do śmiechu, artysta wszechstronny, Grześkiewicz, nasz Lechu. I już pan Tadeusz Niemickiewiczowski tu miał kurną chatkę. To pan Romanowski. Chałupka urosła do trzech kondygnacji. Ciekawa, odwiedzaj ją w porze wakacji. Przejdź teraz 100 metrów, gdy człowiek się postara, zobaczy na górce bungalow bojara. Pan Ryszard, co metr opisał nam ładnie, obecnie kolory oznacza dokładnie. Ostatnie już miejsce, słoneczko zachodzi, nie było tu domu. Właściciel przychodził, by zbierać pomysły, jak użyć swej kreski na cześć PRL-u. To był pan Zakrzewski.
co był w końcu zdolny człowiek. Malował głównie pejzaże, innych jego obrazów nie znam poza pejzażami, w stylu takiego postimpresjonizmu. Nie z tej grupy kolorystów polskich, ale bardzo zręczne obrazki, które zresztą wymyślił sobie tytuł dla tych obrazów, Szlakiem Lenina. Dzięki temu prawdopodobnie każdy obraz sprzedawa, bo jak to nie kupić obrazu Szlakiem Lenina. A żeby się dobrze sprzedały, potrzebna była wycena. Ponieważ ja nie jestem zawzięty, to nawet dobrze mu wyceniłem, nie wiem, czy obrazy, bo to chyba ministerstwo kupowało. Włodzimierz Zakrzewski, autor tych pięknych obrazów, w młodości propagandysta, podległy sowieckim politrukom. Był człowiekiem zasłużonym. Za zasługi dla partii, dla władzy, zrobili go profesorem akademii, na szczęście, na krótko, ale wystarczyło, żeby chciał mnie wyrzucić z akademii, ponieważ ja nie byłem pierwszokiem ustroju, a ustrój to nie byłem zafascynowany ustrojem. Chciał mnie wyrzucić, ale akurat wtedy bardzo ciężko chorowałem na gruźlicę i byłem częściej w szpitalu, w sanatorium niż w akademii. Choć nie musiał chorego człowieka wyrzucać z uczelni. Na szczęście nie wyrzucił. Łomianki zmieniają się. Z ulnicy rolniczej odeszła ostatnia znajoma krowa. Ale i bez krowy jest fajnie. Do Warszawy bym się już nie chciał przenieść nigdy, bo tutaj jest naprawdę dobrze. Jest się bardzo blisko tej natury. Dobrze tutaj jest. Oh.